a jest nim numer katalogowy 59, kasztanowaty ogier Cybershot. To polski koń sportowy, urodzony 17 czerwca 2019 roku. Hodowcą, właścicielem i prezenterem tego konia jest pan Zenon Brzozowski ze Starego Jaróżyna. Cybershot to kolejny potomek westfalskiego ogiera Lennon L. Tym razem od klaczy Charyzma. To klacz wyhodowana na terenie naszego związku. Córka ogiera wielkopolskiego o pochodzeniu trakeńskim Dadaj. Ogier ten urodził się już w tak zwanym terenie, ale jego rodowód wywodzi się obustronnie ze stadniny koni w Liskach. Dadaj po Cedrusie, a więc z rodu ogiera Pilger. Cedrus, dalej Ogar, aspirant Poprad. Z matki po ogierze Kondeusz, który to reprezentuje ród ogiera Aquino. Bardzo dobra też matka ogiera Dadaj, klacz Daria, po ogierze Sambor. To matka między innymi ogiera czołowego w Liskach, ogiera Darwin, i Wałacha Darlord po ogierze Lord Oder. To bardzo dobry koń sportowy w konkurencji skoków. Następna matka Hadecja po ogierze Rubin. Rubin to reproduktor, którego z Niemiec sprowadził nasz hodowca, pan pana Ryszarda Szczęsnego z probostwa koło Włocławka. W jego barwach Rubin był między innymi finalistą Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu. Rubin reprezentuje ród ogiera Ramzes z matki po Werter. Następna matka Choinka to klacz wyhodowana w stadninie w Liskach po ogierze Dolus. Dalej Gond to ogiery z rodu ogiera Aquino. Jest więc umiarkowanie zinbredowany na Aquino. Jest matka ogiera Cybershot, jest na tego reproduktora. Jest on tam obecny w tym rodowodzie. Następna matka w rodowodzie Cybershota, córka ogiera Parysów, po którym był między innymi medalista Mistrzostw Polski Seniorów w ujeżdżeniu, dosiadany przez Annę Piasecką w wałach Nil. Kolejna matka, klacz Hełbia po Kobryniu, a Kobryń, choć znany głównie jako znakomity koń skokowy, był także pod Krzysztofem Ferensteinem mistrzem Polski seniorów w ujeżdżeniu.
i podaję oceny. Typ 7,8, pokrój 7,5, stęp 7,4, kłus 7,6, galop podobnie 7,6. Koń bardzo rosły, w niezłych proporcjach. Trochę brakuje tutaj takich szlachetnych linii. Dość poprawne chody, wszystkie obszerne, w niezłej równowadze, natomiast ponownie brakuje wyniosłości i lekkości. Dziękujemy bardzo.